Są kary za wielkie derby Śląska. Komisja Ligi nałożyła kary na ruch Chorzów i Górnik Zabrze za wydarzenia na stadionie Śląskim. Dla ruchu to kwota 50 tysięcy złotych, dla górnika 70 tysięcy. Ale to nie wszystko. Łukasz Kądziołka. Wielkie derby skończyły się wielkimi stratami. Stadion Śląski niedawno podliczył ile będą kosztowały naprawy na terenie obiektu po meczu Ruch Chorzów-Górnik-Zabrze. Pseudokibice zniszczyli m.in. serwerownie. Straty opiewają na kwotę 1 miliona 200 tysięcy zł. Jesteśmy w trakcie postępowań, które wskażą wykonawców, którzy będą naprawiać poszczególne części. To jednak nie koniec konsekwencji zadymy, do której doszło 16 marca. W jej trakcie nie tylko zdewastowano stadion. kibole odpalili racę i wreszcie doprowadzili do bójki ze służbami ochrony. Ekstraklasa postanowiła ukarać zarówno ruch, jak i górnik. Zgodnie z decyzją Komisji Ligi, gospodarze otrzymali karę w wysokości 50 tysięcy złotych, a goście 70 tysięcy złotych. Ponadto kibice ruchu mają zakaz wyjazdu na kolejny mecz z górnikiem. Z kolei kibice zabrzeńskiego klubu nie pojadą na żaden wyjazd do końca sezonu oraz dodatkowo na jeden mecz z ruchem chorzów.